Cześć wam, dzisiaj mnie z widzowie, witam was w grze, która nazywa się Lumberjack, w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. I w tym tygodniu są to dwa tytuły. Jest Lumberjack, na który patrzycie w tym momencie, oraz Roman Foot Fighter Arena, na który to odcinek zapraszam za momencik, pewnie jutro czy pojutrze jakoś, tak? Na dniach w każdym razie. Oba te tytuły są do wzięcia od minionego czwartku 1 sierpnia do najbliższego czwartku 8 sierpnia do godziny 17. Jeżeli je przypiszecie do konta, to na zawsze permanentnie nie zostają już dla was. W przyszłym tygodniu będzie na nas czekał zestaw różnych rzeczy, m.in. Apex Legend, darmowy zestaw do odblokowania Condit, będzie Cygni, All Guns Blazing oraz DNF Duel, więc będziemy mieli napierniczankę w dungach. Bardzo ciekawa gierka, na którą się kiedyś bardzo nastawiałem, ale jakoś nie łyknąłem. Zresztą to jest hicior, jeżeli chodzi na Azję, mówiąc o generowaniu hajsu. Przeskakując dalej do tego, z czym się je, Lumberjacka jest to tytuł, który w większości sklepów internetowych pojawił się w okolicy 11 czerwca 2020. 22 roku, więc relatywnie świeży tytuł. Producentem jest Final Boss Games, a wydawcą Armor Games Studios. Na potentacie growym na Steamie nie ma świeżych recenzji, a wszystkich recenzji ma 141 i są one bardzo pozytywne, więc gra została dobrze odebrana. Jeżeli chodzi o DLC, to nie ma niczego dodatkowego. To, co Epic daje za friko, to jest wszystko, co mamy do tego produktu. Temacie, kim i z czym gramy jako niedźwiadek, biegający z siekierą i siekierujący wszystko. A jeśli o fabule mowa, to do naszego lasu sprowadza się wielka zła korporacja, która zaczyna stawiać na zyski, więc zanieczyszczać wszystko naokoło, bo nie dbają za bardzo o środowisko. I w sumie to jest cała fabuła, więc przechodząc do grywalności, zadaniem naszego miśka jest bieganie od mapy do mapy i czyszczenie wszystkiego oraz sadzenie slapów ludziom, tak żeby się opamiętali. Więc jeżeli jest coś a la kubeł, śmieci czy beczka z toksycznymi radioaktywnymi odpadami, no to wiecie, z siekiery ją i nagle środowisko ożywa i jest fantastycznie i cudownie. Na każdą mapkę mamy 3 zadania, na późniejszych mapach jest kilka zadań takich specjalnych, dodatkowych, ale nie są one jakoś wybitnie trudne. Tymi 3 zadaniami jest wyczyścić wszystkie śmieci, które mamy na lokację, więc co jest do rozwalenia, trzeba rozwalić. To jest 100% ratowania środowiska, siekierą w śmieci. Dokładnie tak to działa. Druga rzecz, którą mamy wykonać, to bitch slapnąć każdego człowieka, który jest na mapie, żeby się opamiętał. Ja na przykład to mam zbugowane i nie mogłem wymusić na ludziach, żeby się opamiętali. Ostatnią rzeczą, którą zrobić trzeba, to jest rozwalić pułapkę. Będzie taka pułapka na niedźwiedzie, którą trzeba również siekierę potraktować. Mapki są raczej małe, zwarte i nie zbudowane, więc trudno się pogubić i wszystkie zadania są czytelne tak długo, jak się coś nie zbuguje. Progresja w tej grze jest minimalistyczna. Jeżeli nazbieramy odpowiednio dużo surowców i znajdziemy miejsce, gdzie możemy ulepszyć nasz sprzęt, to możemy przekuć naszą siekierę w gigantyczną siekierę i biegać i siekierować większe rzeczy, czyli na samym początku jesteśmy w stanie rozwalić kubę na śmieci, ale jak ulepszymy siekierę, to możemy podejść do wywrotki i ją też pociągnąć z siekiery i wtedy całe żelastwo poleci z dymem. Haha! Jeżeli chodzi o sterowanie, to tutaj jest chyba mój największy zarzut do tego tytułu, bo ja grałem na padzie, nie jest to chyba wymagane i obowiązkowe, nie wydaje mi się, żeby pad tutaj był bardzo na propsie, ale nasza postać ma strasznie mały zasięg, więc będziemy tą siekierką machali za każdym razem, jak robimy cokolwiek, to nasza postać się zatrzymuje i jest przywiązana na te takie 1,5 sekundy, 2 sekundy do gruntu, co sprawia, że rozgrywka zdaje się być bardzo mało płynna. Nie to, żeby ta gra stała rozgrywką, bardziej humorem i rzeczami naokoło, no ale jeżeli chodzi o sterowanie, nie jest najpłynniejsze. Co do grafiki, to jest cudowna, urocza, śmieszna, bardzo przyjemna, nie ma zbyt wielu poligonów, wszystko jest takie śmiesznie kwadratowe i płynnie animowane, robi to odpowiedni efekt i wrażenie, ja jestem na tak. Jeżeli chodzi o muzykę, też nie jest czaderska, mi nie podeszła, co nie zmienia faktu, że nie jest zła per se. Dźwięk napierniczania siekierą we wszystko brzmi dobrze, więc ja bym się nie przyczepił. Jeżeli chodzi o bugi, to złapałem tylko takiego, że z większych budynków, jeżeli wyskoczą mi ludzie, to nie jestem w stanie ich strzaskać, żeby się opamiętali, a poza tym za bardzo chyba nic. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to może poza tym, że ta gra jest troszeczkę krótka, bo takie 2-3 godziny na chillu, to raczej wszystko na plus. Zresztą to jest całkiem odpowiednia długość jak dla tak małego koncepcyjnie produktu. Troszkę więcej misji i zaczęłoby się to robić absurdalnie nudne i nieprzyjemne, więc na ten moment bawi, jest fajnie i w dobrym momencie kończymy. Cała reszta na plus: oprawa audio, wideo, sterowanie, gameplay, jest git. Nie ma jakiegoś strasznego polotu, nie będziecie do tego tytułu wracali, ale zajmie was na te 2-3 godzinki i będzie to przyjemnie spędzony czas. Jeżeli chodzi o minimalne wymagania systemowe, to Windows 7, procesor tak jak Intel Core i3 3240 z taktowaniem 3400 GHz na każdy z dwóch rdzeni.
rdzeni lub AMD A8 3854 GHz po 2900. 4 GB RAM-u, a grafika taka jak GeForce GT 640 lub Radeon R7 250. Giga wolnej przestrzeni na dysku i w zalecanej konfiguracji jest już Windows 10, procesor taki jak Intel Core i7 954 rdzenie po 3 GHz lub AMD FX 4304 rdzenie po 3,8 GHz. 8 GB RAM-u, a grafika taka jak GeForce GTX 740 lub Radeon HD 7770. Co do dostępnych wersji językowych, to nie mamy pełnego udźwiękowienia, a napisy mamy w takich językach jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, włoski, arabski, bułgarski, czeski, duński, holenderski, fiński, grecki, węgierski, japoński, koreański, norweski, portugalski i portugalski wersja na Brazylię, rumuński, chiński uproszczony oraz tradycyjny, hiszpański, latynoamerykański, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, język polski jest również, chociaż za dużo tutaj do tłumaczenia nie ma. Macie chwilę bez mojego monologu? Reasumując, gierka jest bardzo przyjemna, chociaż mała i taka ma być, to nie jest wielki tytuł, który ma was przykuć do ekranu na całe dnie i wieczory. Raczej na jeden wieczór, żeby sobie posiedzieć na chillu, troszeczkę poklikać, a potem ewentualnie cofnąć się do misji, pozbierać achievementy, których nie udało nam się wcześniej złapać. Odpowiadając na pytanie, czy warto, wydaje mi się, że gdyby ta gra była na jakiejś promocji albo dzikiej, śmiesznej promocji, to polecałbym brać. W pełnej cenie raczej nie, przy czym teraz jest za darmo, więc jest to naprawdę dzika promocja, bierzcie póki dają. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych darmówek do przytulenia, do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Wersja na Japonię mogłaby być z Shikonoko, bo to pasowałoby do tego poczucia humoru, które jest w tamtym animcu.